Serdecznie Państwa wszystkich witam. Jest godzina 15. Otwieram 12. sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie. Serdecznie witam przybyłych na naszą sesję gości. Witam przedstawicieli Izby Rolniczej. Panią Annę Surowiec, przewodniczącą Powiatowej Rady w Braniewie i pana Jacka Kurczajowskiego. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam nazwisko, tak? Dyrektora Izby Rolniczej. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą sesję sołtysów. Witam serdecznie kierowników jednostek. Witam serdecznie pana burmistrza. Witam również panią skarbnik. I nie zauważyłam, bo siedzi akurat chyba teraz w roli pracownika urzędu, ale witam radnego powiatowego pana Mateusza Sobieszczuka. Witam również koleżanki i kolegów radnych, jak również serdecznie witam wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli przybyć na naszą dzisiejszą sesję. I zanim przejdziemy do porządku obrad, to pan Jarek Skiwa prosił mnie o kilka słów, bo po dzisiejszej sesji jeszcze jest planowana dyskusja nad innym dokumentem. Bardzo proszę. To nie pan Jarek, tak? Nie oddelegowano. Patrzcie, wypchano mnie mocno. Proszę bardzo, to proszę przedstawić na użytek naszego nagrania. Odważnym krokiem. Tak, witam serdecznie państwa. Ja nazywam się Bartłomiej Zięba. Jestem dyrektorem lokalnej grupy działania Wysoczyzna Elbląska. I od ponad 6 lat mam przyjemność kierować pracami biura tej organizacji pozarządowej. Proszę Państwa, od niedawna również tutaj z działającą do tej pory na Państwa terenie lokalną grupą Fundacja Partnerstwo dla Warmii stanowimy jedność, ponieważ zmusiły nas do tego dyrektywy unijne, które zostały zawarte w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i teraz wspólnymi siłami będziemy sięgać po te środki i również Państwa będziemy prosić w dniu dzisiejszym o pomoc, ponieważ bardzo duży nacisk jest kładziony i my się z tym zgadzamy, że jest to zasadne, na złączenie lokalnej społeczności w rozwój obszaru danego, tak? Także dzisiaj będziemy chcieli z Państwem przeprowadzić takie spotkanie krótkie, informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy lokalnej strategii rozwoju. To jest takiego dokumentu, który będzie wytyczał nam kierunki działań, dzięki któremu, czy na podstawie którego go będziemy mogli pozyskać środki w ramach właśnie osi szóstej, czy priorytetu szóstego programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest ich około 10 milionów złotych, także myślę, że warto zostać krótko po sesji, posłuchać i włączyć się w dyskusję, tak? Także ja na tę chwilę serdecznie Państwu dziękuję. Życzę owocnych obrad, właściwych decyzji, czy podejmowania właściwych decyzji, ale z tego co wiem, to tutaj tylko i wyłącznie takie zapadają. I do usłyszenia za jakiś czas, zaraz po sesji, tak? Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo z frekwencją to piszą na tym spotkaniu. Przechodzimy teraz do realizacji kolejnych naszych punktów. Stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne, ponieważ uczestniczą w dzisiejszej sesji wszyscy radni, czyli 15. I jak zwykle składam wniosek o powołanie sekretarza obrad i na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego pana Grzegorza Klisza. Czy są inne propozycje? Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym powołaliśmy sekretarza obrad. Kolejnym punktem obrad są propozycje zmian w porządku obrad. Czy pan również miał jakieś propozycje? Nie, w porządku nie. My również nie mamy. W takim razie porządek obrad pozostaje taki, jaki mamy w zawiadomieniu. W związku z czym ja w tej chwili odczytam ten porządek obrad i przystąpimy do przegłosowania. Zapomniałam zapytać państwa radnych, czy może są jakieś wnioski.
Pierwszy punkt, otwarcie sesji, drugi stwierdzenie prawomocności obrad, trzeci powołanie sekretarza obrad, czwarty propozycje zmian porządku obrad, piąty przyjęcie protokołu nr 11/15 z 11 sesji Rady Miejskiej, szósty rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie emisji obligacji gminy pieniężną oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wieloletniej prognozy finansowej gminy pieniężną na lata 2015-2025, zmian w budżecie gminy na rok 2015, uchylenie uchwały nr 11/55/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Pieniężna. W siódmym punkcie mamy informacje z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Punkt ósmy, sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie między sesjami. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy. Punkt jedenasty, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w czasie bieżącej sesji oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt 12. Informacje i komunikaty. Punkt 13. Zakończenie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy w takim razie do punktu kolejnego, przyjęcia protokołu z 11 sesji Rady Miejskiej. Protokół był do wglądu w Biurze Rady. Egzemplarz protokołu znajduje się również na sesji. Mieli Państwo możliwość zapoznania się z treścią protokołu. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi lub wnioski do treści protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy teraz do rozpatrywania projektów uchwał. I pierwszy projekt uchwały dotyczy emisji obligacji gminy pieniężną oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. I ten projekt uchwały był już, raz do tego projektu uchwały już podchodziliśmy na sesji sierpniowej i ten projekt uchwały nie zyskał wtedy akceptacji Rady. W międzyczasie mieliśmy okazję uzyskać trochę więcej informacji dotyczącej właśnie tego, czemu mamy te obligacje wyemitować. Dowiedzieliśmy się, jaki jest stan zaawansowania prac, ile jest, że tak powiem, środków wykorzystanych. Dowiedzieliśmy się również o tym, że gdybyśmy przerwali w tej chwili budowę tej sali, to musielibyśmy ponad 5 milionów złotych zwrócić. Jest to pożyczka zaciągnięta, są to środki z Ministerstwa Sportu, są to kary umowne za zerwanie umowy z wykonawcą i tak pokrótce ten stan wygląda. Wiemy również, że to załatwia sprawę tylko tego roku, bo dalej, jeżeli chodzi o rok 2016, to nie mamy jasno zabezpieczonych źródeł finansowania i gdyby coś się w roku 2016 stało, to byłoby to jeszcze trudniejsze. Ponieważ w tym roku możemy wziąć zgodnie ze wskaźnikami 1 300 000 na 1 300 000 obligacji, w następnym roku, biorąc pod uwagę wskaźniki, które nie pozwalają jakby zaciągać większych zobowiązań, to jest 1,5 miliona obligacji kolejne w roku 2016. I dalej nam jeszcze na całościowe zakończenie inwestycji pieniążków brakuje. No cóż, trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Tak bym, że tak powiem, podsumowała tą naszą wiedzę
którą uzyskaliśmy pomiędzy jedną a drugą sesją. Byliśmy również na, cała rada była również na budowie dwa dni temu, kiedy była sesja, mieliśmy możliwość obejrzenia, ile zostało zrobione i jak ten mak w rzeczywistości wygląda. No najwięcej ze względów technologicznych, tak nam wyjaśniono, najwięcej zostało zrobione na części dydaktycznej. Natomiast jeżeli chodzi o samą halę, no to jeszcze jej tak nie bardzo widać. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania jeszcze do tego projektu uchwały? Nie ma. Nie ma, tak. Czy Pan Burmistrz? Jeżeli Pani Przewodnicząca pozwala, to chciałbym bardzo wielkim telegraficznym skrócie. Szanowna Rado, drodzy Państwo, drodzy goście. Najogólniej rzecz biorąc, te pieniądze czy obligacje to jest swego rodzaju kredyt, który jest nam potrzebny na zabezpieczenie udziału własnego i po to też, żebyśmy mogli aplikować w ministerstwie o kolejne środki, które dzisiaj też Pani Przewodnicząca powiedziała, są, ale nie są tak klarowne, nie są tak pewne. Do tej pory wszystko idzie zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniliśmy przed ministerstwem, przed rozpoczęciem inwestycji i to nam pozwala optymistycznie też patrzeć w przyszłość, patrzeć, że te środki, które nam obiecano, które obiecano nam zabezpieczyć na tą salę, że te środki będą. Owszem, sala w tej chwili jest proces zaawansowania prac w granicach 40, gdzieś około 45%. Jak Pani Przewodnicząca też wspomniała, najwięcej zainwestowano, czy zostało zainwestowane, czy wykonane w części dydaktycznej, a więc tej, która nas niejako wyłącza, na którą też mieliśmy nadzieję na, powiedzmy, ujęcie je w środkach kwalifikowanych, ale a więc tych, które liczy się, że będzie do tego dofinansowanie, niestety tej części górnej, części piętrowej nie ujęto. Ale tu jest najbardziej zaawansowana i to też nam tego rodzaju sytuacja jest bardzo potrzebna. To z różnych innych też względów obiektywnych, których też wiadomo powszechnie wszystkim jest. Na razie bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, to do dyspozycji, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. W takim razie proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kinieżnie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji gminy Kinieżno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska w Kinieżnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Gmina Kinieżno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1357 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda na łączną kwotę 1 357 000 zł. Punkt drugi. Emisja obligacji zostanie skierowana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Punkt trzeci. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Punkt czwarty. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone. Paragraf drugi. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 rok. Paragraf trzeci. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w 2015 roku według poniższego harmonogramu. Punkt pierwszy. Seria A na kwotę 300 000 zł. Punkt drugi. Seria B na kwotę 300 000 zł. Punkt trzeci. Seria C na kwotę 300 000 zł. Punkt czwarty, seria D na kwotę 457 000 zł. Paragraf czwarty. Cena emisji obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji
1000 zł. Punkt drugi. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych gminy pieniężną. Paragraf 5. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego. Paragraf 6. Punkt 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnych, do wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem. Obligacje serii A, B z datą wykupu nie później niż na dzień 31 grudnia 2023 rok. Punkt 2. Obligacje serii C, D z datą wykupu nie później niż na dzień 31 grudnia 2024 rok. Punkt 2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ustępie pierwszym przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Punkt 3. Dopuszcza się nabycie przez gminę pieniężną obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia. Paragraf 7. Punkt 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Punkt 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w 3-miesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Punkt 3. Wysokość oprocentowania będzie równe sumie opublikowanej zmiennej co 3-miesięczne stawki WIBOR 6M dla depozytów 3-miesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego 3-miesięcznego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów nie większej niż 2,5%. Punkt 4. Oprocentowanie wypłaca się w 3-miesięcznych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu. Punkt 5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z bankiem. Punkt 6. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie będą oprocentowane. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Pieniężno, który jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. Punkt 2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. Dziękuję bardzo. Przystępujemy w tej chwili do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwunastoma głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, projekt uchwały został przyjęty. Ja tylko pozwolę sobie na taki komentarz, że tak do końca nie jesteśmy, po dyskusjach na komisjach do końca nie jesteśmy przekonani, czy podejmujemy słuszną decyzję ze względu na perspektywy roku 2016. No ale tak jak powiedziałam, liczymy, że pan burmistrz się wywiąże z danego słowa i z tego, że te środki zewnętrzne będą. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, do wieloletniej prognozy finansowej gminy Pieniężno na lata 2015-2025, która jest też w pewnym sensie powiązana trochę z tą pierwszą uchwałą związaną z obligacjami. Ten projekt uchwały był rozpatrywany na posiedzeniu wspólnym komisji. Został pozytywnie zaopiniowany. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania lub uwagi co do treści uchwały? Nie widać. W takim razie proszę o odczytanie treści uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniezno na lata 2015-2025. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi pieniężna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym się, 14 za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały zmian w budżecie gminy na rok 2015. Ten projekt uchwały był rozpatrywany, ale mam tutaj adnotację, że jest poprawiony. Czy pani skarbnik może wyjaśnić, w jakim zakresie? To jest poprawka związana z literą przewydawczą. Było na komisji było mówione, że 28 milionów było wpisane, jest 29. Tak? Rozumiem. Rozumiem, bo tam nam się nie zgadza tak. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Proszę w takim razie o odczytanie treści uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska uchwala co następuje. Wprowadza się zmiany w budżecie, paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą nr 4/15/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie. Punkt pierwszy. Dochody gminy zwiększa się o kwotę 59 497,96 zł i zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwala się wysokości 27 510 361,05 zł. Punkt drugi. Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 59 497,96 zł i zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwala się wysokości 29 085 361,05 zł. Punkt trzeci. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17 465,21 zł i zgodnie z załącznikiem 3 uchwala się wysokości majątkowe 5 955 321,44 zł, w tym inwestycyjne 5 954 621,44 zł. Paragraf drugi. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf trzeci. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi pieniężna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. I tutaj muszę Państwa wprowadzić tą sprawę. Dotyczy to uchwały, którą podejmowaliśmy w sierpniu i Rada po wysłuchaniu wyjaśnień komisji, przedstawienia stanowiska komisji rewizyjnej uznała, że skarga jest zasadna.
Pan burmistrz wystosowałby Rady Miejskiej pieniężnie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień skarżącego dokonanego uchwałą Rady Miejskiej pieniężnie. I wzywa niniejszym Radę Miejską do usunięcia naruszenia, mojego interesu prawnego i uprawnień uchwałą Rady Miejskiej pieniężnie z 27 sierpnia 2015 roku w sprawie uznania za zasadną skargi na działalność burmistrza. Zarzuca tej uchwale rażące i oczywiste naruszenie, w szczególności przepisów prawa, które pan burmistrz nam tutaj cytuje. Uzasadnienie, po prostu przeczytam do tej uchwały. Zaskarżoną uchwałę Rada Miejska Pieniężnie uznała za zasadną skargę mieszkańca gminy Pieniężno sprzeciwiającego się sposobowi remontu drogi gminnej na działalność wzywającego jako burmistrza. Mieszkaniec ten następnie wszedł do pomieszczeń gminy, nie chciał ich opuścić, żądając od wzywającego określonych czynności. Uznanie skargi za zasadną Rada Miejska Pieniężnie uzasadniła złym stanem drogi i brakiem odpowiedzi w formie ustnej lub pisemnej na zadane pytanie dotyczące remontu drogi. Mniejsze wyzwanie jest zasadne w stopniu oczywistym. Zgodnie z artykułem 140 Kodeksu Cywilnego właściciel rzeczy może rozporządzać swoją rzeczą z wyłączeniem innych osób. Gmina Pieniężno jest zgodnie z artykułem 43 ustawy o samorządzie gminnym właścicielem mienia komunalnego, w tym opisanej nieruchomości, na której znajduje się droga, uprawnionym do decydowania w sposób autonomiczny o tym, czy remontować tę drogę i w jaki sposób. W konsekwencji mieszkaniec gminy Pieniężno nie ma żadnych uprawnień do tego, by sprzeciwiać się remontowi czy też sposobowi remontu drogi będącej własnością gminy. Sprzeciw przeciwko remontowi drogi skierowany do pracowników wykonujących ten remont w formie odbiegającej od zasad kultury stanowi bezprawną ingerencję w sferę uprawnień właściciela, czyli gminy. Podobnie bezprawna jest odmowa opuszczenia pomieszczenia będącego własnością innej osoby, która poza ochroną cywilną korzysta z ochrony karnej. W myśl artykułu 193 ustawy z dnia 6 czerwca, kodeks 97 roku, kodeks karny, kto nie opuszcza czyjegoś lokalu wbrew żądaniu osoby uprawnionej, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zachowanie mieszkańca gminy będące przedmiotem rozpoznania w zaskarżonej uchwale było bezprawne i żaden organ publiczny takiego zachowania nawet w formie pośredniej akceptować nie może. Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym do właściwości Rady Gminy, tylko o samorządzie gminnym, bo nie ma takiej ustawy jak samorząd terytorialny, do właściwości Rady Gminy albo w samorządzie wojewódzkim, albo powiatowym, albo gminy. Nie ma takiej ustawy, nie znam takiej ustawy. Czy mogę? Nie, skończę czytać. Tak jak powiedziałam, będzie pan mógł się odnieść do tej sprawy w punkcie 12 informacji komunikatów. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z artykułem 30 ust. 2 punkt 3 i artykułem 31 ustawy o samorządzie gminnym gospodarowanie mieniem komunalnym pozostaje w wyłącznej kompetencji burmistrza. W konsekwencji to burmistrz samodzielnie decyduje o sposobie remontu drogi gminnej. W uzasadnieniu zaskarżonej uchwały Rada Miejska stwierdza, iż droga jest w tym stanie i wymaga gruntownej przebudowy, a nie doraźnego podsypywania tłucznie. Takie stwierdzenie w uchwale, której przedmiotem jest zastosowanie sankcji, uznania skargi za uzasadnioną, stanowi naruszenie właściwości i ingerencję Rady Miejskiej w sferę władzy wykonawczej. Konsekwencją samodzielnej decyzji burmistrza o sposobie remontu jest zaskarżonej uchwale sankcja w postaci uznania skargi za zasadną. Powyższe tezy należy uzupełnić należy oczywistym stwierdzeniem, iż gmina wykonuje zadania publiczne, a droga służy także mieszkańcom, co odróżnia gminę od innych właścicieli. Jednakże żaden z przepisów nie kreuje prawa mieszkańca do żądania określonego zachowania się gminy w zakresie dróg. Przejawem ugruntowanego orzecznictwa jest przykładowo teza z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 roku. W postanowieniu tym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż mieszkaniec gminy nie ma prawa żądać od gminy określonych decyzji w kwestii dróg,
Chodziło również o przebudowę drogi, ponieważ gmina samodzielnie decyduje o zaspokojeniu potrzeb wspólnoty i nie jest związana wnioskiem mieszkańców. Mieszkaniec gminy ma prawne instrumenty zwracania uwagi organów gminy na określone problemy, niezależnie od oceny, czy w niniejszej sprawie ze względu na autonomię w dziedzinie decyzji o remontach drogi były one skuteczne. Jednakże składający skargę na działalność burmistrza nie dokonał żadnej z tych czynności w żadnej z form określonych w przepisach prawa. W myśl artykułu 63 paragraf 1 punkt 1 KPA podania mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Prawo do skarg, wniosków i petycji wymaga zatem przede wszystkim wniesienia takiego środka. Jak wynika z treści list składającego skargę na działalność burmistrza, oczekiwał on w istocie podjęcia przez burmistrza decyzji o wykonaniu określonego remontu drogi w sposób określony, w sposób oczekiwany przez składającego skargę i to natychmiast. Wbrew treści uzasadnienia zaskarżonej uchwały nie istniał żaden obowiązek odpowiedzi na takie żądanie ze względu na to, że nie istnieje uprawnienie mieszkańca do ingerencji w decyzji gminy o remoncie o czym wyżej, a także ze względu na brak jakiejkolwiek formy znanej ustawie, podania i podobne. W myśl artykułu 221 i następnie KPA postępowanie skargowe jest postępowaniem administracyjnym. W konsekwencji organ rozpatrujący skargę w niniejszej sprawie Rada Gminy jest obowiązana stosować przepisy regulujące to postępowanie, w tym zasadę inicjatywy dowodowej, zasadę gminliwości czy zasadę prawa wypowiedzenia się przez stronę co do zgromadzonego w sprawie materiału. Zupełnie niezrozumiałym jest pominięcie w postępowaniu i uzasadnieniu zaskarżonej uchwały tak istotnych okoliczności jak to, z czego zdaniem Rady Miejskiej wynika uprawnienie skarżącego do żądania określonego remontu drogi, w jakiej prawnej formie zostało ono złożone, z jakiego przepisu wynika uprawnienie do żądania odpowiedzi w tej kwestii. Nie przeprowadzono również za pomocą środków dowodowych jakiejkolwiek analizy zachowania skarżącego wobec stwierdzeń, iż uniemożliwiał on w istocie remont drogi czy pracę gminy. W konsekwencji żądanie jest uzasadnione. Poprosiłam o przygotowanie projektu uchwały w takiej treści, że uchyla się ten projekt uchwały, bo innej treści przygotować nie mogłam. Natomiast czy ta uchwała zostanie przyjęta, czy nie przyjęta, zależy od sposobu głosowania Rady. I myślę, czy mają Państwo radni jeszcze jakieś pytania co do treści tej uchwały? Jeżeli nie, to proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 11/55/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi numer OR.15.11.2.2015 na działalność burmistrza Pieniężna. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska w Pieniężnie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwała nr 11/55/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi nr OR.15.11.2.2015 na działalność burmistrza Pieniężna. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pieniężnie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały uchylającej poprzednią uchwałę? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy 12 głosach przeciw, 3 wstrzymujących się. Projekt uchwały został odrzucony. Przechodzimy w tej chwili do kolejnego punktu, do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015
2015 roku i proszę panią skarbnik w takiej skrótowej formie o przedstawienie głównych informacji dotyczących wykonania budżetu. Za pierwsze półrocze zaplanowane dochody w wysokości 26 878 303 66 groszy. Wykonano 13 013 526 złotych 3 grosze, co stanowi 48,42% wykonania. Jeśli chodzi o wydatki, na plan 28 453 303 66 groszy wykonano 12 490 628 złotych 93 grosze, co stanowi 43,90%. I teraz na dochody składają się również jeszcze subwencje, składają się subwencje, dotacje i dochody własne. Dochody własne osiągnięto w wielkościach 48,27%, subwencje w wysokości 57,47% i dotacje w wysokości 40,90%. Jeśli chodzi o realizację dochodów własnych, są to podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Więc podatki i opłaty lokalne na plan 3 691 132 zł. Wykonano 1 879 429 zł. 36 groszy, co stanowi 50,92%. Dochody z majątku gminy na plan 464 400 zł. Wykonano 155 692 zł. 93 grosze, co stanowi 33,52%. Pozostałe dochody 1 217 561 zł 4 grosze plan, wykonanie 661 394 zł 4 grosze, co stanowi 54,32%. Pozostałe dochody są to opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy opłat za opłaty komunalne, wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych, pozostałe odsetki oraz udziały podatków stanowiących dochody budżetu państwa na plan 2 502 782 tysiące wykonano 1 105 202 zł 20 groszy, co stanowi 44,16%. Następnie jeśli chodzi o sytuację finansową gminy, czyli gmina zamknęła pierwsze półrocze z zobowiązaniami w kredytach i pożyczkach w wysokości 7 155 730 zł i 70 groszy. Jeśli chodzi o stan należności, na dzień 30 czerwca wynoszą 5 902 378 zł 31 groszy, w tym wymagalne 3 032 013 zł 65 groszy. One są takie, ponieważ mówię do 15 maja jest druga rata podatku i w związku z tym większość ludzi przesuwa opłaty na miesiące późniejsze czy na miesiąc wrzesień, dlatego dosyć jest to taka prawidłowość, która z roku na rok jest taka sama, że te należności wymagalne po prostu w takiej wysokości są. Teraz jeszcze wskaźniki są zachowane, czyli jeśli chodzi o wydatki bieżące, nie mogą przekraczać dochodów bieżących. W związku z powyższym u nas tak jest, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, czyli zachowany jest artykuł 242 ustawy o finansach publicznych. I teraz przeczytam państwu jeszcze opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o opiniującą przedłożoną przez pana burmistrza informację o wykonaniu budżetu. Uchwała numer RIO 8.0120.387/15 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez burmistrza pieniężnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Krzysztof Mościbrowski, członkowie pani Nastanny i Jana Michalak. Pozytywnie opiniuje przedłożoną przez burmistrza pieniężną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015.
pozytywny w dniu 24 sierpnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy pieniężną, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury. Informacje te przedstawione zostały przez burmistrza pieniężna zarządzeniem nr 45 łamane na 15 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją o wykonaniu planu finansowego jednostek kultury. Z informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy pieniężną omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z uchwał Rady i zarządzeń burmistrza podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźniki procentowe. Wykonane dochody budżetowe stanowią 48,42% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 43,90% planu wydatków po zmianach. Z tego wydatki bieżące wynosiły 49,59% planu wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe 21,35% planu wydatków po zmianach. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane dotyczące realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku. Łączna kwota długu gminy pieniężna na koniec pierwszego półrocza 2015 wyniosła 7 155 730 zł 70 groszy. Skład orzekający, oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach, stwierdza, iż w latach 2015-2027 wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia gminy pieniężna obliczony zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany. Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, z której wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2015 nie wystąpiły należności i zobowiązania. Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pieniężnie nie wystąpiły należności i zobowiązania. Skład orzekający stwierdza ponadto, że dane wykazane w przedłożonych informacjach są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. Przewodniczący skład orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Krzysztof Mościgrodzki. Dziękuję. Jeśli są pytania, proszę. Dziękuję bardzo. To może w tej chwili też poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu dotyczącego analizy budżetu i wtedy przystąpimy do dyskusji. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Przedkładam protokół nr 7 uchwalony przez 215 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 września 2015 roku w sprawie analizy sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. Komisja Rewizyjna w składzie Ryszard Kudłasz, przewodniczący, Maria Michalkiewicz, członek komisji, Jan Stanowicz, członek komisji. Przeanalizowała dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku o dochodach, wydatkach, stanie zobowiązań i należności oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie ujętej w formie uchwały nr RIO.8-0120-38-387/15 z dnia 14 września 2015 roku, którą przed chwilą pani skarbnik gminy odczytała. Ze złożonej informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku gminy pieniężno wynika. Pierwsze, dochody ogółem po zmianach 26 878 303 303 zł 66 groszy. Oczywiście będę odmawiał od początku do końca. Komisja rozpatrywała dochody i wydatki tylko po zmianach, żeby Państwu nie gmatwać w tych liczbach przed zmianą, po zmianie, tylko po zmianach. Wykonanie 13 013 526 zł 03 grosze, co stanowi 48,42%. Dochody własne gminy. Plan po zmianach 7 875 875 zł 04 grosze. Wykonanie 3 801 718 zł 53 grosze, co stanowi 48,27%. Subwencja po zmianach 8 688 tysięcy
919 zł 40 groszy. Wykonanie 4 993 702 zł, co stanowi 57,47%. Dotacja ogółem, plan 10 313 509 62 grosze, wykonanie 4 218 105 zł, co stanowi 40,90%. Wydatki ogółem po zmianach 28 453 303 66 groszy, wykonanie 12 490 628 zł 93 grosze, co stanowi 43,90%. Wydatki bieżące, plan po zmianach 22 716 327 zł 06 groszy, wykonanie 11 265 529 zł 93 groszy, co stanowi 49,59%. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 5 736 976 zł 60 groszy, wykonanie 1 225 099 zł i stanowi to 21,35%. Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2015 roku zamyka się plusem, wynosi plus 522 897 zł i 10 groszy. W roku 2015 planowano pozyskanie 543 000 zł na budowę sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie pozyskano ani złotówki. Należności wymagalne występują od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku w wysokości 1 612 481 96 zł. Gmina Tłumaczka zamknęła pierwsze półrocze 2015 roku z zobowiązaniami w wysokości 7 155 730 zł 70 groszy i są to kredytne pożyczki. Zobowiązania wymagalne nie występują. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Obejmuje ona wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia. Na tym protokół zakończono i podpisano. Niniejsze informacje ujęte tu są na bazie dokumentów finansowych i sprawozdania ustnego pani skarbnik Gwizdek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania co do wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia tej informacji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przyjęliśmy tę informację jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Do sprawdzania burmistrza w pracy w okresie międzysesjami. Bardzo proszę. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Okres sprawozdawczy obejmuje czas między 27 sierpnia a 24 września 2015. W czasie Rady Miejskiej podjęła 5 uchwał, które zostały przesłane do nadzoru wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Cykl Udziału Gospodarki Komunalnej do zadań wykonanych w sprawozdawczym okresie należało. Ogłosiliśmy w zakresie nieruchomości komunalnych. Ogłosiliśmy przetargi na sprzedaż lokalu użytkowego nr 13, a w nieruchomości zabudowanej do drugiej mieszkania wielorodzinnej położonej w miejscowości Piotrowiec 13. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wokół 1, działka 73 na 1 o powierzchni 0,48 hektara. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Gliwiska 20, działka nr 9, udział 4, ułamane na 100 w gruncie. Ulica 17 lutego, działka nr 166 na 12, zabudowana budynkiem gospodarczym przez właściciela nieruchomości przyległej. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Żugienie, działka 239 łamane na 2,
działu gospodarującego program, pozostała pod nowieniem geodezyjnym. Nieruchomość nie zabudowano położona w miejscowości Pieniężno I, działka 24/8 obrębu Kajnity. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Pieniężno I, działka 24/60 obrębu Kajnity. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Pieniężno przy ulicy Sadowej, przeznaczona na pod zabudowę garażową w kompleksie garaży. Opublikowane zostało zarządzenie burmistrza Pieniężna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Lokalu mieszkalnego nr 13 w nieruchomości zabudowane budynki mieszkalne położone w miejscowości Pieniężno przy ulicy Sadowej 13. Lokalu mieszkalnego nr 1 w nieruchomości zabudowane budynki mieszkalno-usługowe położone w mieście Pieniężno przy ulicy Kolejowej 3. Lokalu mieszkalnego nr 2 w nieruchomości zabudowane budynki mieszkalno-usługowe położone w miejscowości Pieniężno przy ulicy Kolejowej. Lokalu mieszkalnego nr 3 w nieruchomości zabudowane budynki mieszkalno-usługowe usługowym położonym w miejscowości Pieniężno przy ulicy również Kolejowej 3. Lokalu mieszkalnego nr 4 w nieruchomości zabudowanej budynki mieszkalno-usługowym położone w mieście Pieniężno przy ulicy również Kolejowej 3. Na terenie miasta trwały bieżące prace porządkowe. To jest pomoc, to jest koszenie trawy, remonty chodników przy ulicy Zawadzkiego. W Pieniężnie rozpoczęliśmy remont chodnika w miejscowości Łajsy. Rozpoczęto również, przepraszam, prace dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych, porównanie dróg Lechowo-Lubianka, Radziejewo-Henrykowo do granicy gminy Pieniężno-Wojnity. Prace dotyczące bieżącego utrzymania placu zabaw, naprawy uszkodzonych elementów oraz malowanie elementów drewnianych na placu zabaw w Lechowie, malowanie elementów drewnianych na placu zabaw w Pieniężnie. Przepraszam. Z zakresu udziału inwestycji do zadań wykonanych w sprawozdawczym okresie należało udział w spotkaniu partnerów współuczestniczących w realizacji zadania dotyczącego tworzenia szlaku kopernikowskiego, nadzór nad inwestycją pod nazwą trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, województwo warmińsko-mazurskie, powiat breniewski, gmina Pieniężno, realizacja zadań zgodnie z wnioskiem z Funduszu Sołeckiego, nabór nowych wniosków do Funduszu Sołeckiego, nadzór i realizacja projektów współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą Internet Szansą na Lepsze Jutro. Etap drugi, przeciwdziałanie wykluczeniu celowym w gminie Pieniężno. Przygotowanie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w chwili przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół gminnych w roku 2015-2016. Najkorzystniejszą ofertę złożył prywatny transport autobusowy od Danuta Woźna, ulica Dworcowa 6, 14520 Pieniężno, na kwotę 452 547 zł brutto. Przygotowanie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pod nazwą Internet Szansą na Lepsze Jutro, drugi etap. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Maxto, spółka SKA, oddział Warszawa, ulica Puławska 303, Warszawa, na kwotę brutto 549 677 zł 58 groszy. Złożenie wniosku o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącego zadania pod nazwą zakończenie sezonu pszczelarskiego i podsumowanie drużyny pszczelarzy połączone z konferencją przystąpienie i realizacja programu Umiarkować, współorganizowanie drużyny gminnych, przygotowanie stoiska promocyjnego Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Również wzięliśmy udział w dożynkach powiatowych, jakie odbyły się w miejscowości Wilczęta, tam Pieniężna również było bardzo prężnie prezentowane. Tutaj chciałbym podziękować przede wszystkim sołtysom, przepraszam, poszczególnym sołectwom, radom sołeckim, jak i tym, którzy zaangażowali się w wykonanie wieńców, a jak wiemy, pierwsze miejsce
zdobyły posady, tak, w Wilczętach, w dożynkach powiatowych. Trzecie miejsce zajęły miejscowość Łajsy. Oczywiście wieńce wystawiały również Cieszęta, tak? Kto jeszcze? Jeszcze już wszystkich nie pamiętam. W każdym razie chciałem wszystkim serdecznie podziękować za godne reprezentowanie pieniężne. Chciałem podziękować między innymi Agnieszce Karweckiej i jej zespołowi wspaniali, które też tam wystawiały się z produktami kulinarnymi, zresztą bardzo smacznymi. Sam osobiście próbowałem. Pragnę podziękować Staduszowi Kłębuskiemu, pod którego też to egidą, który zrzeszał wszystkich i tam powiedzmy bardzo aktywnie pracował przy tym, żeby pieniężno było godnie realizowane, godnie reprezentowane. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. A więc to tyle. Gdyby były pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Do interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, interpelacje? Ja mam chyba w takim razie, panie burmistrzu. I niekoniecznie do odpowiedzi teraz, bo nie wiem, czy pan będzie dysponował takimi informacjami, ale mam nadzieję, że dostanę odpowiedź na piśmie. Chciałabym wiedzieć, czy gmina pieniężno sprzedała którąś z tych 17 czy 14 działek, które zostały wydzielone na Dolnitach lub komuś gdzie trafiła i które to działki. To jest pierwsza interpelacja. Druga jest związana z pismem, które wpłynęło do pana i do radnych z prośbą o to, żeby przeczytać na sesji i też z prośbą do radnych o zajęcie stanowiska. My nie rozumiemy tak konkretnie o co chodzi w tej całej sprawie, ale mam nadzieję, że pan też po prostu wyjaśni nam. Zwrócił się do pana burmistrza i do radnych mieszkaniec naszej gminy. Treść pisma. Pismo, które wysłałem dwa dnia 28 lipca 2015 roku do pana burmistrza Kazimierza Kiejdo o dopełnienie obowiązku. Odpowiedź pana była krótka. Sąd nie nakazał gminie przeprowadzania jakichkolwiek czynności, czyli nie musi się pan wywiązywać z umowy kupna-sprzedaży. Panie burmistrzu, a ustawa o gospodarce nieruchomościami pana nie obowiązuje. Naprawdę nie czuję się pan zobowiązany do wypełnienia swoich obowiązków zobowiązań. Działka, którą nabyłem, miała być czysta, bez ograniczeń, a jest na niej płyta parkingowa, którą użytkują mieszkańcy budynku od momentu zurbanizowania działki przy ulicy Cmentarnej 3A. Niestety płyta parkingowa wchodzi w działki garażowe. Działkę nabyłem w przetargu. Miała być czysta i zacechowana zgodnie z działającymi ustawami oraz prawem geodezyjnym, które obowiązywało w tamtym czasie. Kiedy Elewar przekazał budynek wraz z przynależną działką do gminy, to była to działka zurbanizowana. Co się stało w międzyczasie? Zmusił nas pan do kupienia Google. Moja działka garażowa zajmuje połowę działki parkingowej mieszkańców. Czy gmina w osobie przedstawiciela pana burmistrza jest tylko od tego, aby od szarego człowieka domagać się ciężko zapracowanych pieniędzy? Czy my zwykli obywatele musimy być tak traktowani przez pana, panie burmistrzu? Czy w ten sposób postępuje osoba, która jest naszym wieloletnim przedstawicielem, głosem społeczeństwa, tak powinna traktować ludzi? Został pan obdarzony zaufaniem, a traktuje pan mieszkańca, podatnika gminy, jak było konieczne. Sprzedał nam pan Google. Działka nie została doprowadzona do takiego stanu, jaki pan zaoferował w przetargu oraz w akcie notarialnym, w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podpisując umowę kupna-sprzedaży działek przy ulicy Cmentarnej 3A, był pan świadomy wprowadzenia w błąd kupujących. Czy tak postępuje uczciwy urzędnik państwowy? Albo nie doszło do bezprawnej decyzji o podziale działek na papierze, a faktycznie jest to podział fikcyjny? Według KPA artykuł 6 stanowiącego, iż organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, zasada legalizmu oraz artykułu 8 KPA, to jest
pogłębienie zaufania do organów państwa, albowiem artykuł 8 KPA stanowi, iż organy administracji publicznej, a do takiej zalicza się instytucja samorządowa, obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwowych. W przedmiotowej sprawie jest naruszenie zasad ogólnych oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. W przedmiotowej sprawie te zasady zostały naruszone i to w sposób rażący, albowiem doszło do bezprawnej decyzji o podziale działek na papierze, a faktycznie jest to podział decyzyjny. Proszę, zwracam się o pozytywne załatwienie sprawy zgodnie z tym, co zostało podpisane w notariusza przy umowie kupna sprzedaży w myśl prawa administracyjnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oczekuję rozwiązania problemu i odpowiedź na piśmie oraz zajęcia stanowiska radnych daty pieniężną. Proszę o odczytanie pisma na sesji. Słucham Pani Burmistrzu. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że będę wysłuchany. Odnośnie pierwszej kwestii, dobrze pamiętam, jedna czy dwie działki zostały sprzedane, ale to mówię, pamięć jest zawodna i no, na następnej sesji oczywiście udzielę odpowiedzi, ale jak dobrze pamiętam, nie chcę w tej chwili przesadzać. Odnośnie drugiej kwestii, odnośnie pytania, które Pani zadała, nie wiem, jaki skutek Pani chce osiągnąć. Myślę, że najpierw należałoby zapytać, przeanalizować, czy w ogóle ta skarga, czy nie skarga, jak to ktoś tam nazywa, czy ma jakąkolwiek zasadność. Otóż w naszym państwie prawie obowiązuje... Panie Burmistrzu, nie powiedział, czy to jest zasadne, czy niezasadne. Mam prawo przeczytać na sesji wszystko, co do mnie wpłynie. I proszę mi wskazać taką podstawę prawną, która mnie jako przewodniczącej zabrania odczytywania listów obywateli na sesji. Proszę mi podać tą podstawę. Mogę kontynuować? Proszę. Dziękuję. Otóż w naszym państwie i prawie obowiązuje tak zwana łacińska paremia, mówi res judicata, a po polsku powaga rzeczy osądzonej. A więc ta sprawa była przedmiotem sprawy sądowej, ona jest w płaszczyzny cywilnoprawnej państwa, a więc była w pierwszej instancji, państwo juzłowcy apelowali, składali apelację, a więc była w Gdańsku, sąd apelacyjny utrzymał nasze stanowisko. Mówię, jeszcze pan Józłowski wnosić o kasację, z tego środka nie skorzystał, ale myślę, w tym przedmiocie więcej powie pan mecenas, jako że prowadził tą sprawę. Ja na razie dziękuję, jeżeli będzie coś, to bardzo proszę. Panie mecenasie, jeżeli pan przewodniczący... Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo i Panie Radny, ja akurat prowadziłem tę sprawę z powództwa dwóch mieszkańców gminy Pieniężną, przeciwko gminie Pieniężną. Sprawa dotyczyła zarzucanego gminie niewykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży nieruchomości. Między innymi dotyczyła kwestii wydania tej nieruchomości, sposobu jej rozgraniczenia, a także sposobu zagospodarowania tej nieruchomości. No, sprawa wydawała się z punktu widzenia prawnego dość prosta i jako taka została rozpoznana przez sąd rejonowy, który nie wie, czy skorygować trochę, no pan burmistrz oczywiście nie musi się orientować akurat, gdzie, przed jakim sądem się toczyła ta sprawa w drugiej instancji, bo Państwo nie zadowoleni z jakby złożyli w istocie apelację, którą rozpoznał Sąd Okręgowy w Elblągu. I od tego rozstrzygnięcia już nie przysługiwała stanowa skarga kasacyjna. W każdym razie została ona w polskiej drugiej instancji wyczerpana. Nie doszukano się tutaj w uzasadnieniu wyroku jakichkolwiek zaniedbań, przekroczenia prawa, czy jakichkolwiek czynów niedozwolonych, popełnionych przez gminę pieniężną. I tyle chciałbym oczywiście krótko powiedzieć o tym, co należy do moich kompetencji, czyli do tego, co było przedmiotem sporu prawnego pomiędzy Józłowski-Lewandowska, a gminą pieniężną sprawa jest prawomocnie rozstrzygnięta. Myślę, że
jeżeli ktoś z Państwa chciałby jakichś szerszych informacji na temat tej sprawy, no to wówczas można oczywiście takich informacji mogę szerszy udzielić. I to wszystko. Jeżeli jeszcze mogę dodać, odpowiedź tym razem udzielę jeszcze odpowiedzi Państwu, którzy napisali to podanie, z tym, że będzie odpowiedź o treści takiej, że nie, na dzień dzisiejszy nie, sprawa została prawomocnie rozstrzygnięta, nie ma nowych przesłanek, które by mogły skutkować jakimkolwiek wznowieniem postępowania i w tym przedmiocie jest to ostatnie pismo. Żadne inne pisma z urzędu nie będą w tym przedmiocie generowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo i rzeczywiście ma Pan rację, bo tak jest. Jak wszystkie elementy zostaną wyczerpane, nie ma Pan obowiązku odpowiadania na kolejne pisma. Przechodzimy teraz do... Czy są może jeszcze jakieś pytania, wnioski lub interpelacje? W takim razie przechodzimy do punktu 10. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy. Czy ktoś z Państwa sołtysów ma pytanie? Proszę bardzo. Nazywam się Monika, jestem sołtysem Cieszą. Chciałam powiedzieć, że w zeszłym tygodniu u nas wystąpił pożar. Zniszczeniu uległ w całości prawie budynek gospodarczy oraz prawie w całości budynek mieszkalny, więc mam taką prośbę, gdyby ktoś chciał wesprzeć, przede wszystkim finansowo, to chciałabym, żeby dokonywać drobny wpłat do mnie jako sołtysa, jak i również dzisiaj byłam w firmie Exbud. Tam również można dokonywać wpłat, które będą później realizowane przy zakupie jakichś materiałów. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i przychylam się do prośby pani sołtys. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Sołtysów nie widzę, to może ktoś z Państwa mieszkańców ma jakieś pytanie lub problem do przedstawienia? Proszę. Komunikat czy sprawa do załatwienia? Proszę. Wysoka Rado, był u mnie Pan Kąsiewski, wszystkiego znacie Państwo, na Zlebie Ludowej. Czego na sesję, ale jak widziałem, sytuacja rodzina go musiała wyjechać. Upoważnił mnie, żebym poprosił, to odczytał i wręczył na Pana Burmistrza. A to prosiłem. Wyrazy szacunku za osiągnięty cel pozbycia się reliktu muzycznego w przestrzeni publicznej generała Ciebieskiego. Sędzia Ciebieski wraz z rodziną. Tylko może dopowiem, w roku 90 radnymi zapanowałem Pana Burmistrza Kudły i myśmy zjadli się młot w ten czas. To było tak drastyczne to było, gdyś było tak hasło armia dziecka, to było dziecka. Drugie hasło było, że zawsze jaskółka żywi bociana. Pamiętam tamtych lat, tamte hasła i żeśmy to uczynili, bo mi został w 120 lat. Teraz powstanie w nim historia. Mogę? Proszę. A więc widzisz, to jest rozumiem, że nie wiem, czy to mam nie w koronie, nie w tej koronie cierniowej przedstawiać, jak być może tak. Było nie było łatwo, ale udało się to przejść na drogę. Coż mogę powiedzieć? Jest to wykonanie oczywiście uchwały poprzedniej Rady. Jak Państwo powszechnie każdemu już wiadomo, działają ściśle we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, z Instytutem Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Opinie rządu od góry do dołu, można oprócz województwa tutaj zaznaczę, oprócz wojewody, wszystkim są publicznie znane i publicznie wiadomo, że działaliśmy i robiliśmy zgodnie z liderą prawa. I tak będziemy dalej ten temat prowadzić. Myślę, że tyle. Dziękuję na to. Proszę bardzo.
Przedstawić może tutaj nas, Izby Rolnicze, bo nie ukrywam, że jest to dobre miejsce na spotkanie się z sołtysami. Mało mamy takich okazji, więc jeżeli Rada pozwoli, to bardzo proszę. Dziękuję. Zwrócę się i do Państwa sołtysów i do Rady tutaj. Witam wszystkich uprzejmie. Chciałam powiedzieć, dlaczego przyjechaliśmy z Izb Rolniczych. Może zacznę od tego, że moja działalność w Izbach Rolniczych nie trwa długo, od maja tego roku. W tym roku odbyły się nowe wybory, na mocy których zostałam przewodniczącą powiatowej dla Miejsko-Mazurskiej Rady Izby Rolniczej. Więc moja działalność nie trwa długo. Zastanawiałam się również, jak ona powinna wyglądać, ponieważ nie mam dużej praktyki w działalności społecznej tak szeroko zakrojonej. No i po takim zastanowieniu się moim krótkim postanowiłam, że najpierw będę właśnie odwiedzała gminy po to, aby rolnicy mogli mnie również bliżej poznać, dowiedzieć się, kim jestem. Jestem również rolnikiem, prowadzę gospodarstwo około 55-hektarowe, jestem hodowcą bydła opasowego, hodowcą koni rasy polskiej, koni zimnokrwisty w typie sztumskim, więc pracuję tak samo jak wszyscy inni rolnicy. Działalność w Izbie Rolniczej jest dodatkowym zajęciem. Chciałam dzisiaj zaprosić na to spotkanie również pana prezesa Izb Rolniczych, Jana Hajchela z Olsztyna. Niestety nie mógł skorzystać tutaj z mojej prośby i zaproszenia. Wydelegował pana dyrektora biura, pana Kuczajowskiego, który ma stanowić duże wsparcie dla mnie, gdyby się okazało, że mimo wszystko po tym, co teraz powiem do państwa, może się jednak wywiąże jakaś rozmowa ze strony sołtysu, bo wygląda na to, że na wsiach w gminie Pieniężna w ogóle nie ma problemów, a usłyszałam od pana burmistrza, że problemy bywają i są. A skoro nie jest nic zgłaszane, no to wygląda na to, że tego nie ma. I właśnie tak wygląda również działalność Izb Rolniczych. Proszę państwa, ja reprezentuję państwa interesy w Olsztynie, ale to nie są moje interesy, to są rolników interesy. I jeśli takie problemy nie będą zgłaszane poprzez państwa reprezentantów tutaj, poprzez pana Daniluka Bogdana i Jacka Januszko, ci panowie dzisiaj nie są obecni z różnych względów. Pan Bogdan jest chory, pan Jacek zaczął o godzinie 15 doić swoje krowy, więc tam niestety nie może sobie zrobić przerwy na posiedzenie, tak? Ale jeśli państwo nie będziecie zgłaszali swoich problemów, to niestety nie będą one rozwiązywane. Tutaj do pani Sołtys, która właśnie zgłaszała problem, mogę powiedzieć również, że Izby Rolnicze oferują porady prawne darmowe w Olsztynie. Odbywa się to dwa razy w tygodniu. Proponuję zadzwonić. Izby Rolnicze mają swoją stronę internetową. Na tej stronie znajdują się wszystkie adresy, informacje, numer telefonów, również mój numer telefonu. Jeśli będzie taka potrzeba, zapraszam do kontaktu. Przecież jest dużo spraw, dużo problemów. Jest susza, są bobry. Wczoraj usłyszałam, że wilki zaatakowały stada cieląt i krów, tak? Tutaj pan kiwa głową. Od państwa jeszcze tego nie słyszałam, nie wiem, czy państwo zgłaszaliście. Przecież w Izbach Rolniczych właśnie tam powstają dokumenty, które powodują odstrzały tych zwierząt i naszą dalszą działalność. Oczywiście chciałam jeszcze powiedzieć, że niestety nie mamy cudownych mocy sprawczych jako Izby Rolnicze. Jesteśmy bardziej może opiniodawczy, bo gdyby komuś tutaj się cisnęło pytanie, co wy do tej pory zrobiliście i czemu nic nie robicie, to nie do końca tak jest. Izby pracują bardzo prężnie, tyle tylko, że niestety możemy opiniować wszystko, co się dzieje w rolnictwie, a nie decydować. Może kiedyś to się zmieni również za sprawą rolników. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, ja dziękuję za informację. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej i ja sobie pozwolę poprosić panią, która obsługuje tutaj Radę Miejską o to, aby zaproszenia były również kierowane do państwa. Natomiast w zupełności zgadzam się z tym, co pani powiedziała, że ta aktywność jest potrzebna. Bo nikt, że tak powiem, najlepiej nie załatwi problemów i skarżane zwierzęt, i my sami nie będziemy o tym mówić. Dziękuję za wystąpienie. Czy pan dyrektor też chciał zabrać głos? Jeżeli nie ma pytań, to tak?
Może by, to może ktoś... A czy są pytania w takim razie może do pani z izby? Nie ma. To jeszcze raz zapytam, czy ktoś z Państwa mieszkańców może ma jeszcze jakieś pytanie dotyczące spraw gminy? Nie widzę. Mamy punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w bieżącej sesji. Ja na swój odpowiedź dostałam. Na drugi, jak rozumiem, otrzymam, tak jak prosiłam na piśmie. Na poprzedniej sesji nie było chyba interpelacji, tak? Na które nie była udzielona odpowiedź. Punkt 12. Przechodzimy do punktu 12. Informacje i komunikaty. Ja w tym punkcie chciałam tylko Państwu przekazać, że otrzymam pismo ze starostwa. Nie zdążyłam jeszcze na temat tego pisma porozmawiać z radnymi, ale myślę, że to będzie przedmiotem kolejnego naszego spotkania. Krótkie pismo, w którym składają gminie i panu burmistrzowi propozycje przejęcia szkoły średniej jako połączenia jej zespół szkół. To przekazuję tylko taki komunikat, ponieważ nic poza tym przekazać nie mogę, bo rada jak do tej pory jeszcze nad tym nie dyskutowała, nie ma wypracowanego stanowiska. Nie znamy też stanowiska pana burmistrza. Czy ktoś ma jeszcze jakiś komunikat lub informacje do przekazania? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad 12 sesji i zamykam 12 sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie.